Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego wykładu jest akt stworzenia, czyli zastanowimy się, kto to wszystko stworzył, ten wszechświat, no i dlaczego to stworzył. Temat ten był zawsze oczkiem w głowie wielu filozofów, wielu jakichś myślicieli od setek tysięcy lat i różne były teorie na ten temat wypowiadane. Ogólnie można powiedzieć, że w społeczeństwie krążą trzy wersje na temat powstania tego wszechświata. Jest to wersja A, wersja ignorantów. Będziemy to zaraz omawiać. Wersja B, to jest wersja naukowa, to czyli oficjalnej nauki. I wersja C, wersja kościelna, czyli wersja religijna. Zaczniemy od wersji ignorantów. Ignorant to jest taki człowiek, który otoczony niewiedzą wmówił sobie, że on niby już wszystko wie. Są to ludzie, których świadomość wyrasta na fundamentach niewiedzy, ale oni ubzdurali sobie z jakiegoś tam powodu, że oni już wszystko wiedzą. Ignoranta można poznać po tym, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli, on będzie natychmiast do nas takimi stwierdzeniami wypalał. Ja to znam, ja to wiem, coś podobnego. I ciągle będziemy to słyszeli. Albo ja już to czytałem, a to, a to tamto. Oni sobie jakoś tak naprawdę w swojej niewiedzy zrobili sobie jakiś taki kokon, Bóg wie kogo, kokon kogoś wielkiego, no i żyją w tym. I kiedy zapytamy takiego ignoranta, kto to wszystko dla przykładu stworzył w otaczającym nas świecie, no to wiadomo, że ignorant, który wmówił sobie, że on wszystko wie, no nie będzie tego wiedział. Ale on, żeby jakoś to wypnąć z tego, no bo żeby nie być na całkowicie takiego nieuka, no to on powie, to wszystko samo powstało. No i zadowolony z siebie pójdzie albo będzie tego, jaki on mądry, bo to wszystko samo powstało. No i tak rzeczywiście wśród tych większości ludzi ignorantów, oni sobie twierdzą, że to wszystko samo powstało. Weźmy taki przykład zwykłej jednej komórki ciała naszego. Tych komórek mamy bardzo dużo, tam być może, że to już na miliony idzie. I teraz wyobraźmy sobie, że ten jeden mały twór, którego nawet okiem ledwo to widać, bo to ma 1/10 czy 0,2 mm, także oko nie zauważy tego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ten mały twór jest tak skomplikowanym tworem, który składa się przynajmniej z miliona części. Bo tam wiąże, że komórki są te kody DNA i tak dalej. Gdyby tak to wszystko, tak te cegiełki liczył, co tam jest tylko w jednej komórce, to byśmy doszli przynajmniej do kilku milionów części. Mało tego, że tam jest kilka milionów części, to każda część, to jest tak wszystko poukładane, że każda część wie dokładnie, po co tam ona jest, jakie jest zamierzenie było, żeby ta część była dokładnie w tym miejscu, a nie w innym. Niezwykle skomplikowany twór. Czy takie coś mogło samo powstać? Czy mogło coś tak skomplikowanego samo powstać? Ignorant, cokolwiek spojrzy na boki, będzie mówił, że to wszystko samo powstało. Ale przecież człowiek nie składa się tylko z jednej malutkiej komórki. Przecież te wszystkie komórki później trzeba zbierać do jakiegoś tam formy i żeby to później jeszcze organizm z tego wyszedł. Także proszę sobie wyobrazić, jaka tu jest potrzebna olbrzymia myśl inżynieryjna, żeby te małe twory powstały i żeby to wszystko później nabrało jakiegoś kształtu, i żeby to wszystko funkcjonowało,
Zwykły samochód składa się być może z kilku tysięcy części i to jeździ, ale człowiek składa się już z milionów albo bilionów części, to też funkcjonujemy. Ale te biliony części musiał ktoś to wszystko zebrać razem i musiał to wszystko tak stworzyć, żeby to funkcjonowało. Także na logikę rzecz biorąc i na zdrowy chłopski rozum nie może nic powstać same, skoro jest to coś wyjątkowo skomplikowane. Tak więc ignoranci w swojej niewiedzy tworzą sobie wizję wszechświata albo wizję, jak to wszystko powstało i twierdzą, że to wszystko samo powstało. Salomon, uważany w dawnych czasach za wyjątkowo mądrego człowieka, jest takie przysłowie, że i Salomon z pustego nie przeleje. Jeżeli weźmiemy pustą szklankę i obok pustą szklankę i będziemy przechylać, to każdy może stwierdzić i zobaczyć, czy tam się coś napełniło, czy nie. Tak samo możemy porównać do tego, czy samo mogło coś powstać. Jeżeli tu na tym wszechświecie, w którym my żyjemy, wszystko jest w ruchu, wszystko się gdzieś kręci. Nawet atomy są w ruchu. Neutron i te inne wszystkie, co tam są, się kręcą. Tam proton i tam inne. Tak więc ktoś to musiał wprowadzić w ruch, żeby tu wszystko się kręciło. Tak więc samo z siebie nic nie powstanie i z pustego to i Salomon nie przeleje. Tak więc wersja ignorantów jest wyjątkowo szkodliwa, błędna i tylko świadczy o tym, że świadomość ludzka spadła na bardzo niski poziom. Zajmiemy się teraz wersją naukową. Naukowcy też mają swoje zdanie na temat powstania wszechświata. Oni to patrzą trochę z innej strony, bo oni wierzą, że jak będą rozbijać te wszystkie cząstki drobne i tak dalej, to że dojdą do sedna sprawy. Że jak będą tam te wszystkie te atomy, te kwarki, to i tamto, to tak, że tam jest ukryta niby ta mądrość na temat wszechświata. Oficjalna nauka twierdzi tak, że za kiedyś była jakaś olbrzymia masa materii i ta materia nagle wybuchła, wielki bum nastąpił i z tego bumu materia rozpierzchła się na wszystkie strony. No i z tego się później niby według naukowców zaczęły tworzyć planety, galaktyki i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Załóżmy, że tak było. Ale teraz nauka, jeżeli twierdzi, że była kiedyś materia skupiona w jakimś tam bardzo olbrzymim tym, nie odpowiedziała, a skąd się wzięła tam materia? Przecież Salomon z pustego nie przeleje. Jeżeli była ta materia, nawet jeżeli ona wybuchła, to skąd się wzięła ta materia, która później niby wybuchła? A poza tym oficjalnie już teraz naukowcy twierdzą, że są miliardy, ale to wielkie miliardy galaktyk. W każdej galaktyce są miliardy ciał niebieskich i to bardzo dużo ciał niebieskich, które są większe od naszego Słońca. Skoro tak, to proszę sobie wyobrazić, jakby jedną galaktykę teraz wziął te wszystkie miliardy obiektów i stworzył z tego jedną kulę, to proszę sobie wyobrazić, jak wielka musiałaby być ta kula stworzona z miliardów ciał niebieskich. A teraz dodajmy do tego jeszcze miliardy innych galaktyk. No to, ja nie wiem, czy ludzka wyobraźnia mogłaby sobie wyobrazić te wszystkie galaktyki złączone w jedną całość. Ale mało tego. 10 lat teleskopy i te inne wszystkie astronomiczne przyrządy mogły dla przykładu ogarnąć
bo ja wiem, no 10% tego kosmosu. W obecnych czasach te teleskopy są większe, czulsze, gdzieś jakieś tam podpromieni, podczerwieni działają i oni już na przykład widzą zamiast 10-15% kosmosu. Za 10 lat może będziemy widzieli 25% kosmosu. Za 10 lat się okaże, że tych galaktyk nie tylko są miliardy, ale już będą na biliony liczyć. I teraz proszę sobie wyobrazić, biliony galaktyk, biliony ciał niebieskich, jak to wszystko teraz do kupy zebrać, to jaka to musi być dopiero olbrzymia kula, która przekracza nasze wyobrażenie. Ja sobie nie mogę na przykład wyobrazić, żeby biliony czy tryliony galaktyk, a w każdej galaktyce miliardy ciał niebieskich, które są czasem naprawdę dużo większe od Słońca. I teraz złóżmy to do kupy. Tak więc ta teoria naukowa ma duże luki. Ale najważniejsze to jest to, że ta wersja naukowa nie mówi, skąd się wzięła ta materia, która wybuchła. A więc, jeżeli już ktoś coś twierdzi, to już przynajmniej, żeby to było nie bez domówień, albo coś powinno być konkretnego. Jeżeli naukowcy twierdzą, że wybuchło, a nie wiedzą, co wybuchło, znaczy wiedzą, co wybuchło, ale nie powiedzą, skąd wybuchło i po co to było, tak więc wersja naukowa według logiki i zdrowego rozumowania jest błędna. Teraz wersja kościelna czy religijna. Żyjemy w świecie katolickim i tutaj w naszej religii jest oficjalna wersja, że świat według religii powstał 6,5 tysiąca lat temu, tak mniej więcej licząc. Teraz to może będzie za 6600. Tak więc proszę teraz szczególnie uważać. 6,5 tysiąca lat temu powstała Ziemia i Bóg Jahwe niby stworzył tą Ziemię. 6,5 tysiąca lat temu. Ale już w obecnych czasach nauka, fizyka i chemia potrafią określić wiek jakiejś materii, skały, czy tam drzewa, czy węgla, czy jakiegoś innego minerału. Potrafią to określić i to jeszcze kilkoma metodami. Tak więc to nie jest, żeby tam to jeszcze z dużym prawdopodobieństwem, że tam mogą się pomylić może o 1-2%, może 3%. A więc obecnie archeolodzy dają przykłady różnych minerałów, których wiek liczy się już w milionach. Proszę sobie zauważyć, w milionach. A religia twierdzi, że to było 6,5 tysiąca lat temu. I co? I nikt jakoś nie robi z tego jakiejś afery. No bo no nie może być aż tak sprzeczne. No, fakt, że kiedyś religia nawet twierdziła, że Ziemia jest płaska. Mało tego, że jest płaska, ale ktokolwiek stwierdził, że, albo twierdził, że jest inaczej, to natychmiast robili nad nim sąd i palili go na przykład na stosie. Kopernik tylko dlatego uniknął śmierci, bo miał tam akurat w kręgach kościelnych, miał duże znajomości, no i tam sam był w tych kręgach kościelnych, ale gdyby on był takim niezależnym jakimś tam naukowcem, to jest duże prawdopodobieństwo, że Kopernika by spalili. Galileo Galilei, który tam dalej popchnął teorię Kopernika, bo już w tym czasie, kiedy Kopernik teoretycznie badał, jak to wszystko wygląda, ten nasz słoneczny układ, ale nie miał namacalnych dowodów na to, tylko to była teoria. Ale tamte 100 czy 200 lat później stworzono te pierwsze te teleskopy i Galileo Galilei już mógł w ten czas udowodnić już tak namacalnie, że Kopernik miał rację. I co się w ten czas stało? Taki wielki naukowiec musiał się poddać sądom czy nie sądom kościelnym i tylko naprawdę, dzięki dużemu szczęściu, nie został spalony na stosie.
Ale za to inny Giordano Bruno, który tam też bardzo obstawiał przy swoim, to jego też spalili, już nie mieli jakichś skrupułów kościółkowi ludzie, żeby tego. I za co go spalili? Za to tylko, że twierdził, że z pozycji naukowej Ziemia nie jest płaska, tylko okrągła. No niestety, no. Kościół chciał za wszelką cenę utrzymać ciemnotę, która panowała i po prostu niszczył tych ludzi, którzy twierdzili, że może być inaczej, jak twierdzą dogmaty kościelne. Ale z logiki i na zdrowy chłopski rozum rzecz biorąc, jeżeli jedni twierdzą, że świat powstał 6,5 tysiąca lat temu, a drudzy mają dowody na to, że Ziemia nasza ma miliony lat, jeżeli nie miliardy, no to można sobie zadać pytanie, dlaczego to nie jest w jakiś sposób wyrównane po prostu. No nie może być dwie wersje, no jak. Albo nauka jest nauką i ma namacalne dowody na to, że materia jest tak stara, a ma, ale z drugiej strony na religii i w ogóle w tych księgach religijnych w ogóle się nie zmienia to. Także tak jakby funkcjonowały, jakbyśmy byli gdzieś zawieszeni w powietrzu, że tu jest Biblia, Kościół, religia i jakby tych ludzi albo zahipnotyzowała, albo co, to nie jest normalne, że tu mówią 6,5 tysiąca lat temu i to dochodzi do wiadomości naszego rozumu. Tu znowu czytamy, że są miliony lat, a więc ktoś tu się mocno pomylił. No nie można tak ludzi wprowadzać w błąd. A jednak to funkcjonuje. Nie wiem, jak to się dzieje, że religia z nauką jakby się sprzęgły w jedno. Jakoś tak dziwnie się zrobiło, bo i naukowcy też chodzą do kościoła, bo tu w Polsce to jednak jest większość przewaga katolików. I taki naukowiec, on będzie w pracach swoich tam naukowych albo w podręcznikach i gdzieś tak dalej, będą się rozpisywali, że to jest tyle lat, czy to tyle i takie różne odkrycia, ale z drugiej strony on idzie do kościoła i tam, i tam z jednej strony tam się spotyka z dogmatami, które mówią całkiem co innego. Ale to jakoś to, ludzie potrafią to jakoś łączyć, że nie widzą w tym sprzeczności. Przecież to się powinno, ta sprzeczność gdzieś w środku zamanifestować, że coś tu jest nie tak, że nie może być takiej rozbieżności, żeby religia twierdziła, że świat powstał 6,5 tysiąca lat, a nauka twierdzi, że to już są inne rzeczy, że miliony. Jest taka książka, Zakazana archeologia, tam to kiedyś gdzieś to parę lat temu, gdzieś to mi to wpadło w ręce. I w tej zakazanej archeologii piszą ten archeolodzy o znaleziskach, które wykonała ludzka dłoń. Bo o jakimś kubku piszą. Piszą, że tam gdzieś znaleźli jakiś naszyjnik, tam jeszcze coś. No wyroby, które musiał stworzyć człowiek, bo zwierzęta nie są do tego po prostu zdolni. I proszę sobie wyobrazić, że znajdowali jakieś gwoździe, jakieś naszyjniki, jakieś kubki, jakieś tego żelazne, miedziane czy inne, których wiek był na 150 milionów lat, na 200 milionów, na 300 milionów lat. A oficjalna nauka twierdzi, że człowiek tam gdzieś tam z małpy niby gdzieś ukształtował się gdzieś tam, nie wiem, niektórzy twierdzą 10 tysięcy lat temu, niektóre podręczniki, że 100 tysięcy lat temu być może. Niektórzy odważniejsi piszą, że Ewa pokazała się w Afryce milion lat temu, ale te wszystkie 100 milionów czy 200 milionów to już po prostu milczą, ale to mało tego. Ten architekt
pisze, że zrobiła się jakby taka zmowa wśród tych, nie architektów, tylko tych geologów i tak dalej, że zmowa się zrobiła, że jak coś znajdą bardzo starego, to nie opisują o tym. To tylko między sobą, ale to nie dochodzi do publicznej wiadomości. A więc nauka nie tylko, że nie potrafi objaśnić, kto to wszystko stworzył, to jeszcze ukrywa przed ludźmi wiele prawdy, prawdy oczywistej, którą oni mogli bez problemu i udowodnili, że to jest takie, takie stare, ale to ukrywają. To można dojść do wniosku, że to rzeczywiście. Komu tak najbardziej zależy na tym, żeby ukryć przed ludźmi starość naszej planety, albo że były jeszcze inne kiedyś cywilizacje, albo że jeszcze kiedyś byli inni ludzie i tak dalej. Komu tak najbardziej zależy, żeby ludzie jak najmniej o tym wiedziały? Jak myślicie? Wersja kościelna. Ona się najbardziej myli i najbardziej mydli ludziom oczy. I im więcej znalezisko jest starsze, tym więcej próbują to schować przed oczami postronnych ludzi, ponieważ to bardzo już odbiega od tej tutaj głupoty kościelnej, którą wymyślili sobie. Tak więc jest jakby zmowa naukowców i kościółkowych ludzi, hierarchii kościelnej, żeby te stare znaleziska po prostu były chowane, ukrywane, te bardzo stare, ponieważ one już bardzo by tutaj był duża rozbieżność. Także tutaj to już to, także i tak są rozbieżności. No jeżeli tam twierdzi nauka, że tam 100 tysięcy lat temu jakiś tam już człowiek chodził, dla przykładu, jak w pozycji stojącej, a Kościół twierdzi, że w ogóle Ziemia ma 6,5 tysiąca lat, to już jest duża rozbieżność i to jakoś funkcjonuje. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, że znaleziono kubek, który tam 150 milionów lat ma, a nie 100 tysięcy, no to już jest olbrzymia rozbieżność. Więc to wszystko jest, że tak powiem, żyjemy w jakimś takim zakłamanym świecie. Tu prawda jest ukrywana i to bezczelnie jest ukrywana przed nami, a z drugiej strony ładuje nas się wiedzą, które całkowicie odbiega od rzeczywistości, a ona jest w obiegu. No jak może być 6,5 tysiąca wersja Kościoła do tej pory przetrwać? Przecież to nie żyjemy w średniowieczu. Przecież teraz ludzie są światli. 6,5 tysiąca lat podaje religia żydowska. Natomiast religie chrześcijańskie milczą na ten temat. W Starym Testamencie, który jest wspólny dla obu religii, nie ma wzmianki na temat wieku, tylko jest wzmianka na temat tego, kto stworzył świat. Więc jeśli posługujesz się argumentem, że Kościół podaje 6,5 tysiąca lat, to można to odnieść tylko do religii, która pochodzi z kręgów izraelskich. Ale ja to myślę, że się każdy domyśla. Przecież Biblia jest stamtąd. Ten Bóg Jahwe to stworzył. To wiadomo, że katolicy to nie liczyli 6,5 tysiąca lat, tylko Żydzi to liczyli. Ja to mówię 6,5 tysiąca na podstawie żydowskich źródeł. Bo tam jeszcze jest inne żydowskie źródło, które twierdzi, że ma 6900, bo jakaś tam coś tam się tam doliczyli. Także Żydzi na podstawie tych swoich Biblii, tych swoich wierzeń obliczyli, że to tyle ma, a katolicy to przyjęli, bo religia katolicka oparta jest na Biblii. No i twierdzą to, co tam Żydzi. Tak więc wersja kościelna jest rzeczywiście najbardziej myląca i najbardziej ludziom mąci w głowie. Tak więc wersja kościelna w żaden sposób, czy tam religijna wersja, w żaden sposób nie może nam wytłumaczyć,
kto to wszystko stworzył i w jakim celu to stworzył. Tak więc musimy Kościół, wersję religijną, a tu w tym przypadku wersję żydowską, na którą oparty jest nasz Kościół, wykreślić. A więc trzy oficjalne wersje, które są w obiegu w naszym społeczeństwie, zostały wykreślone jako te, które nie wyjaśniają problemu tej sprawy. Jeżeli my nie wyjaśnimy sobie, kto to wszystko stworzył, w jakim celu, nigdy nie będziemy w stanie sobie odpowiedzieć na trzy pytania. Kim ja jestem? Po co ja tu jestem? I dokąd ja zmierzam? Człowiek może różne rzeczy robić na tej planecie. Może doświadczać tego życia na wszelkie możliwe sposoby. I robimy to. Ale w którymś momencie życia on musi sobie te trzy pytania zadać. Jeżeli człowiek robi mnóstwo rzeczy i nawet nie pomyśli o tym, o tych pytaniach, a już nie mówię, żeby zadał, bo wielu jest tak tutaj nakręconych, że w ogóle on nawet nie pomyśli, to niechybny znak, że się całkowicie zagubił w tej materii, w tym świecie. Pomimo wszelkich instrumentów, które ma intelekt, rozum i wszystkie tam wewnętrzne i zewnętrzne te nasze zmysły, my mamy wszystkie możliwe instrumenty, żeby sobie te pytania zadać, ale mało tego, ale my możemy też znaleźć odpowiedź, kim ja jestem, po co ja tu jestem i dokąd ja zmierzam. To jest sedno naszej egzystencji tutaj. Jeśli my sobie tego nie zadamy, to żeśmy zbłądzili. Zbłądziliśmy się, całkowicie żeśmy się zagubili w tej materii. Być może ktoś ma tak wielkie pragnienia i ulotne zachcianki, gdzie realizacja tych pragnień tak go pochłania, cały jego czas materialny i pieniądze i wszystko, że on po prostu biega z językiem na brodzie, jak to kiedyś mówili w wyścigu szczurów, i biega jak ten szczur, żeby realizować swoje pragnienia, żeby realizować swoje zachcianki, no to z takim nastawieniem, to on nawet nie pomyśli, żeby to sobie zadać. On tylko będzie myślał, żeby dom był, żeby był jeszcze ten samochód, a już będzie bogatszy, to jacht, żeby był, a może statek, a może to, a może tamto. I to nie ma końca. Pragnienia ludzkie mają to do siebie, że one nie mają końca, one są niewyczerpalne. No tak, to jest jakby taka źródło, to jest studnia bez dna. O, tak by to można określić. Więc jeżeli ktoś przez całe życie biega w pogoni za zaspokojaniem swoich pragnień, to on nie pomyśli o tym. Jemu się będzie wydawało, że on właśnie żyje teraz, bo on pragnienia zaspokoi, bo on samochód kupi lepszy od sąsiada i będzie chodził dumny z tego, że on ma samochód lepszy, a ktoś tam mówi, a ja jak wybuduję dwa domy, to ja dopiero będę wielki, bo oni mają jeden tylko, a ja będę miał dwa, a jakiś tam ktoś tam w jakiś dorobił się majątku, no to mówi, to na moją pozycję musi być przynajmniej 30-metrowy jacht i to jeszcze tam z załogą. A ktoś tam mówi, a ten bogatszy, no to już musi mieć jakiś samolot, no bo jak to ja muszę fruwać do odrzutowcem. I myśli tych ludzi krążą wokół takich przyziemnych, ulotnych zachcianek. No to jak oni mogą w takim otoczeniu pomyśleć o tym, kim ja jestem, po co ja tu jestem, dokąd zmierzam, albo kto to wszystko stworzył? Oni z reguły idą na łatwiznę i mówią, ci bardziej tacy światli, mówią, no wersja naukowa ma rację, no bo nauka mówi, że było wybuchu i oni wierzą nauce. Ci bardziej nakręceni kościółkowi ludzie, oni mówią, że religia, że to religia, no i po. I żyją w iluzji, a reszta będzie mówiła, że to wszystko samo powstało.
Niektórzy tacy najbardziej umiarkowani to powiedzą, przynajmniej się przyznam, no nie wiem, no jak się tak zapytasz, no nie wiem jak to powstało, sam nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Ale w większości to krąży. I koło ciemnoty się zamyka. Ludzie niby światli, niby wykształceni, niby robią doktoraty, profesorowie i tak dalej, ale żyją w takiej ciemnocie i w tej ciemnocie się koło zamyka i żyją, że tak powiem, w matryksie. Albo w matryksie kościelnym, albo w matryksie ignorantów, albo w matryksie naukowym. Jakby na to nie patrzeć, każdy matryks to ma to do siebie, że zniewala, ogłupia, w jakiś sposób uniezależnia. No i człowiek taki jest po prostu. No niby jest, niby myśli, ale to jest myślenie tak małe i tak niskie, że świadomość wielu tych ludzi stacza się niżej jak człowieka po prostu. Wielu świadomość tych, szczególnie ignorantów, to stacza się na poziom demonów albo na poziom zwierząt. No jest olbrzymim wstydem, żeby świadomość ludzka spadała na poziom zwierząt albo na poziom demonów. Zwierzęta nie mają tych instrumentów rozpoznawczych co człowiek. Nie myślą tak intelektualnie jak my, nie głupkują i tak dalej. Żyją o wiele w bardziej prostych warunkach. Jeżeli człowiek schodzi ze świadomością na pozycję zwierzęcia, to jest olbrzymim wstydem dla rodzaju ludzkiego. Chciałbym powiedzieć, że obecnie większość ludzi na tym ziemskim padole to świadomość zwierzęca i świadomość demoniczna. Ludzi ze świadomością ludzką albo ludzi ze świadomością boską jest wyjątkowo mało. Także fakt, że to żyjemy w erze Kali Judze, gdzie ta ciemność, gdzie ta rzeczywiście jest ta, rozpanoszyła się ta niewiedza, ale to pomimo wszystko, no człowiek nawet i w Kali Judze powinien przejawiać jakieś oznaki zrozumienia, oznaki mądrości, oznaki rozpoznawcze, żeby przynajmniej zauważył, że coś to jest nie tak. Jeżeli człowiek żyje w dwóch wersjach, jedna mówi mu tam judaistyczna, że jest blisko 7000 lat, a druga mówi w milionach, a on to przyjmuje i jakby to było normalne całkiem, no to niech będzie normalne, ale to tak, nie może być takich sprzeczności między sobą. Tak więc zaczniemy od najtrudniejszego tematu. Kto to wszystko stworzył? Samo nie powstało. Musiał ktoś do tego przyłożyć rękę. My jesteśmy po prostu zaskomplikowanymi z tymi organizmami, dla przykładu człowiek, lub materia ma tak skomplikowaną budowę, że same takie skomplikowane twory nie powstały. Musiał ktoś przyłożyć tę rękę. Najpierw zastanowimy się, kto to wszystko stworzył. Aby to zrozumieć, właściwie to, ja tu już od razu napiszę, stworzyła to świadomość. Z tego będziemy świadomość. To wszystko stworzyła pewna świadomość. Na czym to wszystko polegało? I po co to stworzyła ta świadomość? Wyobraźmy sobie teraz stan, jaki był przed powstaniem tego wszechświata. Zanim jeszcze nie było planet, nie było ludzkości, nie było nic. Musimy wejść w położenie tej świadomości, którą ludzie nazywają Bogiem. Ja to będę określał jako Bóg, bo to jak się mówi świadomość, to tak nie trafia, ale Bóg to trafia. Wyobraźmy sobie, jak to wyglądało, zanim Bóg
nie stworzył tego wszystkiego. Wejdźmy w położenie tego Boga. Możemy to doświadczyć sami, kiedy idziemy wieczorem spać. Proszę sobie wyobrazić, kładziemy, każdy z was kładzie się spać codziennie. Wyłączamy wszystkie światła. Wyłączamy telewizory, wszystko zasłaniamy. Zasłaniamy piranki czy tam zasłony. Kładziemy się do łóżka, jest ciemno. Leżymy sobie wygodnie na plecach. I co się wtedy dzieje? Większość ludzi, nim zaśnie, to sobie rozmyśla. Rozmyśla sobie, być może jak minął ten dzień, być może rozmyślają sobie, co mogli zrobić albo co nie zrobili. Być może niektórzy planują sobie, co będzie jutro. W tym rozmyślaniu zatracamy poczucie ciała. Kiedy myślimy sobie, tak leżymy, ciepło nam jest, tracimy poczucie ciała. Ciało jakby nie istniało. Jest tylko czysta świadomość. Po prostu nie ma ciała, nie ma telewizora, nie ma szumu, jest ciemność w pokoju i tylko my z naszymi myślami. Tak właśnie było na początku. Ta świadomość, ona była od zawsze, ale żeby to zrozumieć od zawsze, musimy przeskoczyć poza umysł, bo umysł musi mieć czas i przestrzeń. Dla umysłu musi być jakiś punkt odniesienia. Dla świadomości tego nie ma. Kiedy leżymy sobie i sobie tak rozmarzamy, co będziemy jutro robili, to nie tylko tracimy poczucie ciała, ale też tracimy poczucie czasu i poczucie przestrzeni. Nie widzimy żadnej przestrzeni. Jest ciemno, zasłonięte wszystko, więc sobie leżymy, przestrzeń się traci. Leżymy sobie, czas się też traci. Nie ma tam, że jakiś tam zegar albo coś i tak dalej. Zresztą w ciemności tak byśmy zegara nie zobaczyli. Tak więc przestrzeń się traci, czas się traci i ciało nasze się traci. Nie odczuwamy w ten czas ciała, no chyba że ktoś ma bóle jakieś tego, ale jak ktoś jest zdrowy, to poczucie ciała też się traci. I on zostaje tylko świadomość, która sobie rozmyśla o tym czy o tamtym. I dokładnie, kiedy nie było czasu, kiedy nie było przestrzeni, jeden, jedyny myślał o sobie tak, jak my myślimy codziennie wieczorem idąc spać. To jest ta sama sytuacja, kiedy Bóg stworzył przed stworzeniem tego całego wszechświata. Jeden jedyny rozmyślał o tym, jaki jest, albo jakie to, jakie tamto i snuł sobie wiele różnych wyobrażeń. Dokładnie tak, jak my to robimy wieczorem. I teraz. Jeżeli ktoś z nas ma jakieś plany, marzenia, i chciałby dla przykładu być, no powiedzmy, dziecko marzy, żeby być, no powiedzmy, muzykiem. I dziecko idzie też spać, marzy o tym, żeby być muzykiem, marzy to, marzy tamto. A więc w teorii niektórzy nawet dzieciaki sobie, albo nawet dorośli, wyobrażają, że są muzykami. I to naprawdę mogą się poczuć jak prawdziwy muzyk. On sobie może takie wyobrażenia robić, że na przykład gra na jakieś koncerty i to i tamto, a jeszcze wewnętrznym okiem mogą mu się jakieś obrazy pokazywać i on rzeczywiście będzie czuł się jak muzyk. Wstanie rano i będzie tak się czuł rzeczywiście, jakby był prawie muzyk. I tu jest właśnie całe sedno sprawy. Co innego myśleć albo mniemać o sobie, a co innego doświadczyć tego, o czym się myśli o sobie. Można mieć cudne marzenia, można mieć cudne wyobrażenia o sobie,
Kobieta sobie może marzyć, że jest piękna, ładna, zgrabna, ale to dopiero kiedy przychodzi doświadczenie tej piękności i zgrabności, to jest dopiero radocha. Kiedy my leżymy i sobie marzymy o różnych tych, to zostaje jakby w takim teoretycznym, takim naszym wyobrażeniem. Ale w praktyce, teraz wyobraźcie sobie, jak to wygląda rozkosz kobiety, która rzeczywiście jest zgrabna, ładna i sobie idzie i podziwiają dla przykładu ktoś tam. Albo muzyk, teraz wyobraźcie sobie, jak to w praktyce pięknie wygląda, kiedy on sobie leży albo tam myśli, że jest muzykiem, ale w praktyce to on wychodzi na scenę i gra. Jaka to jest rozkosz, że ludzie go słuchają dla przykładu, że on tam coś naprawdę z siebie daje, co inni chcą. I to jest po prostu doświadczenie jest o setki razy lepsze niż teoretyczne myślenie. Tak więc ta świadomość, ten Bóg myślał sobie wiele o siebie. A że ta świadomość miała rozum o wiele większy od zwyczajnego ludzkiego, tak więc mogła sobie na wszelkie możliwe sposoby wyobrażać, jakim ona jest. Tak więc Bóg przed powstaniem tego wszystkiego wyobrażał sobie cuda niewidy o sobie i dobrze. Ale mogło to trwać miliardy lat. Zresztą czasu nie było, tak więc tam nawet trudno by było zmierzyć, ile on myślał. Ale w pewnym momencie ten Bóg zapragnął jednego. Poczuć w doświadczeniu to, co on sobie wymarzył, to, co on sobie marzy, to, co on sobie wyobraża o sobie. Poczuć to doświadczalnie. No bo to jest dopiero rozkosz. No, rozkosz doświadczenia tego, co ja chcę być, albo kim chcę być, albo jak ja sobie wyobrażam siebie. Poczuć doświadczalnie, kim ja jestem, albo czym ja jestem. No jak to teraz stworzyć? Jest świadomość, jest olbrzymi umysł, jest olbrzymi potencjał, który może praktycznie wszystko zrobić. Wszystko, co tylko zapragnie. To możemy porównać do, jak człowiek ma takie czasem sny i w tych snach po prostu może tworzyć prawie wszystko, że cokolwiek sobie wyobrazić, to się dzieje natychmiast. Tam być może, że ktoś miał takie sny, że na przykład gdzieś tam jest i mówi, nagle zapragnąłem fruwać i on fruwa. Zapragnąłem coś tam zrobić i to się mu pokazało we śnie. Zapragnął, bo ja wiem, z planety na planetę i tam sobie poleciał dla przykładu, albo cokolwiek. Także w świecie snu nie ma żadnych barier i tam sobie można tworzyć, co się chce. No oczywiście, jak się przebudzimy, no to tam poniesie tam śnił, ale mi się ładnie śniło, bo mogłem tam być taki, siaki, owaki, ale ja tam tworzyłem po tamtej stronie czy coś. No ale to była tak jakby bańka mydlana. No ale nie było ograniczeń. Tu dla tej świadomości, dla tego Boga, też nie ma żadnych ograniczeń. Jest wyjątkowo potężna świadomość, która może sobie marzyć, śnić, tworzyć na wszelkie możliwe sposoby. Tak więc, kto to wszystko stworzył? Stworzył to Bóg, ta świadomość, wszechprzenikająca wszystko świadomość. Ale jak to ona stworzyła? Jestem sam, nikogo nie ma. Jak ja mogę doświadczyć siebie takim, jakim ja sobie rozmarzyłem? Tutaj ktoś potężny rozmyśla o sobie, a więc to nie tak jak człowiek, że tam tylko sobie myśli o jakimś tam małym wycinku. Ta świadomość mogła sobie miliardy różnych tworzyć, różnych wzorów miliardy, kim on jest, jakby chciał doświadczyć to czy tamto i tak dalej. I to jest problem teraz. Jak tutaj w doświadczeniu samego siebie, doświadczyć samego siebie? O, jakby to powiedzieć. Jestem Bogiem. Wiem, że jestem sam. Wiem, że oprócz mnie nie ma nikogo. Mam mnóstwo marzeń, mam mnóstwo wyobraźni,
bezgraniczny potencjał, ale cóż, to wszystko jest w formie myślowej, albo w formie jakiejś analizy, albo w formie jakichś marzeń. I cóż z tego, skoro największą rozkoszą jest doświadczyć tego, co ja sobie o sobie myślę, albo co ja o sobie marzę. I teraz. Dla tej potężnej świadomości nie ma barier. I co się stało? Ja bym to tak może na rysunku, na początek narysuję. Wyobraźmy sobie, że ta świadomość, czy ten Bóg, no wyobraźmy sobie, że to jest w formie, bo ja wiem, no kuli, dajmy na to, że kula. O. No więc ten Bóg, ta świadomość, wyobraźmy sobie w jakiejś tam formie. Chociaż ona formy nie ma, no nie, ale my jako ludzie, którzy posługujemy się rozumem czy umysłem, to musimy mieć jakąś wyobraźnię, jakąś punkt odniesienia. Jak powiemy bezgraniczne, tam bez jakichś tam żadnych granic, no to tak ciężko będzie było. Wyobraźmy sobie, że ta świadomość jest jako wielka kula. I ta kula sobie rozmyśla o sobie. I teraz, co robi ta świadomość, żeby doświadczyć siebie samego? Po prostu część siebie zagęszcza. To tak jakbyśmy my we snach sobie robili różne wizje i to nam się tam różne pokazują. Ona jakby oddziela siebie od siebie, ale nie tak, że tak robi się coś innego. Tylko dla przykładu, to wszystko się dzieje w granicach tej kuli. Jeżeli ja oddzieliłem siebie od siebie, to nie znaczy, że tu powstała druga kula. I ta druga kula na przykład doświadcza tego, co ta pierwsza kula marzyła. Tu nie ma tak tej, druga kula nie powstaje. Świadomość po prostu zagęszcza jakby siebie. To zagęszczenie to tak najbardziej odpowiada najbardziej prawdzie. Ale to wszystko jest w granicach tej kuli, no nie? Tutaj po prostu ona jakby się zagęszczała na różne poziomy, ale wszystko w ramach tej granicy tej kuli. To można porównać może do tych fal elektromagnetycznych. Jest tutaj na przykład to pomieszczenie, fale elektromagnetyczne telewizyjne na pewno przenikają, fale radiowe, są fale średnie, ultrakrótkie, długie, ale one żyją w tej samej przestrzeni te fale, także one się nawzajem przenikają. I to wszystko jakoś funkcjonuje i człowiek sobie ten włączy radio, ten telewizor włączy i to wszystko, te wszystkie fale można odbierać po prostu. I tak samo tutaj, że ta świadomość podzieliła się na różne, a że to jest potężne naprawdę, to dla niej to jest nie problem, podzieliła się, jakby zagęściła się na różne stany, ale to wszystko w obrębie tej jednej świadomości, tej jednej jakby kuli. Także powstało niby te inne, drugie, ale wszystko w obrębie tej kuli. To powiedzmy tak, że jest świat fizyczny, są planety, są przestrzenie, ale każdy centymetr tej przestrzeni przenika też ta pierwotna świadomość, ta pierwsza, także ten Bóg, on to wszystko przenika. Tu nie ma nawet kawałka wolnej przestrzeni, w której by nie było tej boskiej energii albo tej boskiej świadomości. Także to wszystko jest przenikające, dlatego trudno by było przed Bogiem ukryć cokolwiek. Jeżeli On wszystko przenika, nawet najdrobniejszą materię, przenika też nasz ciało, nasze ciała, wszystko, umysł i tak dalej, bo to jest wszystko bardziej gęste. I ono wszystko przenika, wszystkie nasze funkcje i tak dalej. Tak więc, jeżeli ktoś myśli, że dla przykładu jego myśli są jego tajemnicą, dla przykładu, ludzie snują różne przypuszczenia i tak dalej, sobie myślą o sobie, Bóg wie co,
albo w myślach tam przeklinają, albo wychwalają, cokolwiek robią myślowo. I myślą, że to są tylko jej ich tajemnicą. To raz, że to Bóg słyszy, to jest raz, ale drugi raz, że te nasze myśli też idą w eter po prostu, rozszerzają się, to tak jakby to był nadajnik. To są subtelne fale elektromagnetyczne, ale one są. I po prostu tylko się jak ktoś dostroi pod te fale, to też będzie je słyszał. Czy telepaci, czy tam kto inny i tak dalej. Tak więc tu na tej ziemi i w ogóle we wszechświecie no, nie da się nic ukryć, albo nie da się tam po prostu, bo świadomość, Bóg wszystko przenika. Tak więc kto to wszystko stworzył? Stworzyła to wszechogarniająca, przenikająca wszystko świadomość, zwana Bogiem. Ona była od zawsze, jako że nigdy nie było. Tam, gdzie ta świadomość jest, to nie ma czasu, nie ma przestrzeni. Dokładnie tak jak my w łóżku śpimy albo kładziemy się, przestrzeń zanika, czas zanika, ciało zanika, tylko zostaje czysta świadomość nasza. I teraz stworzyła to po to, w jakim celu? Aby doświadczyć siebie jako Boga. Aby doświadczyć siebie tą wizję, którą ona miała o sobie. Możemy to porównać do snu Boga. Też to można porównać. Że Bóg po prostu śni, a że jest potężna świadomość, to te sny Boga się jakby materializują na różnych poziomach i po prostu tworzą się różne takie różne sceny, to tamto, siamto, i się wszystko kręci. Tak więc powtórzę jeszcze raz. Akt stworzenia. Bóg w postaci czystej świadomości stworzył to tylko po to, aby doświadczyć siebie jako Boga. W jakim celu? Właśnie, aby doświadczyć siebie jako Boga. I każdy człowiek, każda tutaj, że tak powiem, gdziekolwiek nie spojrzymy, wszystko jest Bogiem. I teraz najważniejsza rzecz, którą nauka w ogóle nie zauważyła. Religia to już w ogóle nawet nie chce myśleć o tym, bo ona już całkiem nie zauważyła tego, a ignoranci to i tak są. Oni całkowicie nie są zdolni, żeby nawet tego pomyśleć. Proszę spojrzeć wokół siebie. Gdziekolwiek spojrzymy, cokolwiek zobaczymy, to wszystko kiedyś musiało mieć najpierw jakąś obłoczek myśli, później to przyjąć jakiś obłok ciężkich chmur. Także cokolwiek tu się znajduje, jest wynikiem myślenia. Tu nic nie powstało z samo siebie. Od samochodów, po domy, po cegły, to inne wszystko, to są myśli zmaterializowane. To są wszystko myśli zmaterializowane. Tu nic nie powstało z samo siebie. Cokolwiek. Oczywiste jest, że jednych myśli materializują się szybciej, innych myśli materializują się wolniej, ale to wszystko, co nas otacza, obrazy, ściany, to wszystko musiało być na początku w jakiejś wizji ulotnej, jakiejś idei, która gdzieś w rozumie, gdzieś w umyśle zapoczątkowała swój jakby taką pierwszą część stworzenia tego wszystkiego. To wszystko są ludzkie, zmaterializowane myśli. Od kamer, po telewizory, po prąd, to wszystko są po prostu, powstało w ludzkich umysłach i się po prostu zmaterializowało. I tak było z Bogiem po prostu, też On pomyślał i się materializowało. Wszystkie nasze komórki, to wszystko i tak dalej, musiał ktoś, mocny inżynier, też miał wizję, inna jakaś osoba, inna jednostka, wyjątkowo duchowa, miała wizję i powstał człowiek. Powstało DNA, powstały komórki, powstały to, powstało tamto. Tak więc
Na wszystkich poziomach wszechświatów myśli są tą siłą napędową. Musi najpierw coś powstać w umyśle albo ludzkim, albo aniołów, albo archaniołów, albo tam Bóg wie jakich innych. Inaczej się to nie objawi w naszym fizycznym świecie, ani w fizycznym anielskim świecie, albo gdziekolwiek indziej. To wszystko musi najpierw powstać tu, zagęścić się w postaci intensywnego myślenia i to się materializuje. Tak więc, gdziekolwiek nie spojrzymy, to wszystko jest wytworem myśli i cały ten wszechświat i tak dalej też jest wytworem myśli, tylko tej najwyższej świadomości. Ona po prostu sobie myślała i te myśli jej się materializowały. Tak samo jak się materializują nasze myśli tutaj, na tym ziemskim padole. Tak więc to wszystko jest tworem myśli. Cała materia skomplikowana, mniej skomplikowana, komputery, w cokolwiek nie spojrzymy, jest to twórcza myśl. Ktoś musiał wcześniej nad tym pomyśleć. Jeżeli nie pomyślał, to by się w ogóle nie zamanifestowało. Tak więc świadomość, ten Bóg myśli, ten coś się tworzy, powstają różne poziomy, różne światy, różne zagęszczenia i to się wszystko kręci, tak jak on to sobie obmyślił. A inni na niższych poziomach też mają ten dar tworzenia i oni też mogą sobie myślami materializować i tworzyć do woli, ile chcą, jak chcą. Jeżeli ktoś ma duże władze fantazji, to może dla przykładu naprawdę mieć piękne wizje i jeżeli włoży w to dużo siły, energii, to się mu to zmaterializuje. I taka jest między innymi, jeżeli odłączymy karmę, która nas też dużo uwarunkowuje, jeżeli odłożymy na chwilę karmę, to ludzie, którzy mają dużo sukcesów w życiu, to z reguły dlatego, że bardzo intensywnie nad tym myśleli. Oni te wizje swoje, bogactwa czy coś, musieli bardzo intensywnie myśleć. Po prostu to już tak było skupienie jakby laser, tak jakby te jej myśli to były tak jakby skupione w postaci lasera i wykierowane na jakiś cel i to im się realizowało. A jak inny, jak w naszej religii, że ja jestem biedny, niegodny grzesznik, i jeszcze się taki człowiek dołuje, że on jest z grzechem pierworodnym się urodził, że on jest taki marny, cokolwiek by nie robił, to i tak jest zdany na łaskę lub niełaskę tego Boga, który go tam w połowę przynajmniej ludzi wpędzi do piekła. To co taki marny człowiek może myśleć o tym? Co on może materializować? On chodzi w lękach, chodzi w strachu, chodzi zdołowany i no on marnie myśli, bo myśli o sobie, że on jest sam marny, ja jestem tylko biednym, niegodnym grzesznikiem, moja babcia tak często powtarzała. No ale co się należy biednemu, niegodnemu grzesznikowi? No, jak jesteś niegodny, to ci się nic nie należy, bo jesteś niegodny. I to ten na wszystkich poziomach ci się na nic nie należy, bo jesteś, czujesz się niegodny. No większość Polaków czuje się niegodny, dlatego tu bieda jest w tym kraju. Dlaczego? Nie aż taka bieda, ale w stosunku dla przykładu do innych krajów, dla przykładu to mogłoby być o wiele lepsze. No. Ale tylko te jednostki, które są naprawdę mają jakąś tam wizję, one to tam ciągną, no nie, a tam reszta za nimi jakoś tak korzysta z tego. Ale za mało jest wizjonerów w polskim społeczeństwie. Za mało ludzi światłych, którzy by mieli naprawdę wspaniałe wizje, żeby czegoś dokonać, coś zmienić, coś tego. No większość ludzi jest takich, no używając języka ulicy, to takie mameły, takie maślaki, takie które tam, no dobrze, no Boże, taki mi go stworzyłeś, takiego nie możesz. No i to no, ojciec tam kartofle sadził, no to ja też będę te kartofle sadził, no. No i ojciec żyto miał i świnie, no to ja też będę miał żyto i świnie, no to ja tak teraz tak troszeczkę, tak może tak zaostro tak mówię, ale to jest taka forma myślenia, no i to jest forma myślenia biednych, niegodnych grzeszników. Patrzę, że ja już czas przekroczyłem. No więc zbliżamy się, musimy to powoli kończyć. Tak więc człowiek, żeby tworzył, żeby
żeby miał w ręku swoje życie, żeby to życie toczyło się według jego myśli, słów i czynów, a nie według myśli, słów i czynów kogoś innego, dla przykładu religia, partia, ulica i ktokolwiek inny. Dopiero wtedy się zacznie jego prawdziwe życie, kiedy on odpowie sobie na te trzy pytania. Kim ja jestem? Po co ja tu jestem? Dokąd zmierzam? Odpowiedź jest banalnie prosta. Jeżeli my już dojdziemy do zrozumienia, kto to wszystko i po co stworzył, to kim ja jestem? Ja jestem Bogiem, a dokładniej, ściślej mówiąc, ja jestem wszechpotężną świadomością przenikającą to wszystkie światy widzialne i niewidzialne. Po co ja tu jestem? Po to, aby doświadczyć siebie jako tej świadomości. Aby doświadczyć tego, co o sobie sam marzyłem, co o sobie sam wizjonerską jakąś wizją wyobrażałem. Dokąd ja zmierzam? Do źródła z powrotem. To przenika wszystko, ta świadomość. Tu są różne zagęszczone formy, które kiedyś też muszą wrócić z powrotem do swojego źródła. Po prostu, jakby się powiedzieć, rozpuścić z powrotem, tą gęstość swoją się pozbyć i rozpuścić się w oceanie. Tak jakby na przykład kropla wody tam w postaci tam deszczu spadła tam do wody, znaczy tam rzeki i tak dalej, no i ta rzeka z powrotem do oceanu. Tak więc kiedyś my musimy bardziej się rozpuścić, bardziej być, że tak powiem, bardziej, no, nasza gęstość po prostu musi zniknąć i my połączymy się z powrotem z naszym źródłem świadomością. Dokąd więc zmierzamy? Zmierzamy do naszego źródła, którym my notabene sami jesteśmy, bo każdym z nas jest ta cząstka tej wszechprzenikającej świadomości. Ona w każdym jest. Ona nawet czeka i puka nieraz, żebyśmy się rozbudzili, żebyśmy tam w końcu zaczęli myśleć, co, jaki tutaj nas jest cel na tym ziemskim padole. Ludzie, którzy się zagubili w religiach, nie mają żadnych szans poza jedną religią hinduską. Tam po prostu są Wedy, są Mahabharaty, są inne rzeczy, które tam dokładnie opisują. Oni tam w postaci Trójcy, Wisznu, Siwa i tam Brahma i tak dalej, oni to tam starają się to wszystko jakoś tak poukładać w miarę, żeby to było zrozumiałe dla ludzi i żeby ludzie mogli jakieś mieć z tego korzyści. Większość religii się zagubiła. To są po prostu wymyślone przez umysł dziwaczności. Ludzie od wieków sobie tworzyli różne, w zależności od tego, gdzie żyli i w jakich uwarunkowaniach żyli. Jeżeli gdzieś tam dla przykładu Żydzi byli, bo ja wiem, jak stworzyli tego Boga Jahwe, gdzieś te pustynne plemiona, jakieś tam to, tamto, siamto, to tworzyli sobie Boga na swoje podobieństwo, no bo na czyje podobieństwo będą tworzyć? Religie powstały wszystkie, są tworami umysłu ludzkiego, więc tworzyli sobie Boga na swoje podobieństwo. Ale oczywiście każda religia tak przekręciła, że to niby Bóg, a oni później mówili, że Bóg stworzył Boga, człowieka na swoje podobieństwo. Ludzie tworzyli sobie Boga na swoje podobieństwo, bo inaczej to nie mogło funkcjonować. Jeżeli krowa będzie myślała o Bogu, dajmy na to, no to będzie sobie wyobrażała Boga jako wielką krowę. Przecież ona sobie nie będzie wyobrażała Boga jako człowieka, czy jako kogoś innego. Jeżeli dla przykładu koń będzie, dajmy na to, zdolny myśleć i wyobrazić sobie o Boga, to będzie wyobrażał sobie Boga jako wielkiego konia, jakiegoś wielkiego tamtego. Bawuł będzie wielkiego bawoła, a człowiek będzie sobie wyobrażał Boga jako człowieka, tylko być może, że jakiegoś tam, bo ja wiem, potężnego, może ma 10 metrów wysokości, a może 20 metrów wysokości, ale będzie sobie wyobrażał Boga jako w formie człowieczej. I w zależności, kto się dorwie w takim przypadku do władzy w tych, to będą sobie robili, szczególnie ludzie kapłani, żeby mieć zyski, żeby mieć władzę, wpływy i tak dalej, to będą sobie Boga robili takiego, żeby to gwarantowało właśnie i zyski, wpływy, władzę i Bóg wie jeszcze co. I sobie tworzą takiego Boga i później jeszcze mówią, że
że to jest tu jakieś święte księgi, jakieś mity przychodzą, tworzą jakieś mity, że tam był na pewno jakiś święty, tam dał jakąś tam tablicę, albo Bóg wie co jeszcze. Wszystko zmyślone przez ludzkie umysły. Jeżeli ktoś chce dochodzić prawdy, to radzę literaturę duchową, hinduską. Tam jest wiele przetłumaczonych rzeczy, a najlepiej, to najlepszym źródłem dojścia do tej wiedzy, to po prostu są dzieła Sai Baby. Można oczywiście tam Wedy i tak dalej, no ale już Wedy, to już niech dociekają ludzie, którzy już naprawdę chcą pojąć bardzo, bardzo dużo. Ale zwykły, przeciętny Kowalski, jeżeli będzie czytał naprawdę z taką chęcią wszystko to, co napisał Sai Baba. Naprawdę Sai Baba w ciągu swojego wieku, tutaj pobytu na ziemi, bardzo dużo mówił. Mówił wielu przemowy, gdziekolwiek się znalazł, mówił do ludzi. Mówił na wiele różnych tematów. Naprawdę poruszał sprawy naszego codziennego życia w bardzo szczegółowych opisach i udzielał naprawdę praktycznych porad. Ale mało tego, to co Sai Baba nam przekazał, to jest aktualne po prostu, bo papier wszystko może przyjmować. Jeżeli ktoś na papierze napisze, że 2000 lat temu Jezus czy tam kto inny coś tam dokonał, no to możemy albo uwierzyć, albo nie. Ale tutaj był niedawno, chodził, są zdjęcia, są świadkowie, są ludzie, którzy tam doświadczyli, którym pomógł i tak dalej. To wszystko, co po Sai Babie zostało, możemy to zweryfikować po prostu. Tutaj, bo to, co było tam 300-400 lat temu, to już, no to jak możemy to zweryfikować? Możemy tylko uwierzyć w jakieś kroniki historyczne, jeżeli nie są sfałszowane. A tutaj to, co zostało po Sai Babie, możemy w każdej chwili po prostu sobie to zweryfikować i będziemy wiedzieli po prostu, jak ktoś będzie dociekał. Ale jest naprawdę mnóstwo wiedzy w tym, co Sai Baba zostawił, że wystarczy tylko usiąść, czytać, analizować, a na pewno rozum przyjdzie do głowy, na pewno mądrość przyjdzie do głowy, na pewno przyjdzie zrozumienie do głowy i na pewno przyjdzie, tak jakby powiedzieć, jakby taki wybuch jakiegoś naprawdę takiego, zostaniemy i naprawdę i eureka, powiemy, że ja to rozumiem, że ja to sobie zdaję sprawę, albo że ja to naprawdę teraz już wiem, ja teraz wiem, a nie muszę wierzyć, bo wiara to jest babka, która na cztery wróżyła. Dzisiaj jest tak, jutro tak, pojutrze tak, pojutrze przyjdzie ktoś z charyzmą i będzie nam mówił pięknie i być może mu uwierzymy, a ktoś tam znowu inny się zjawi pięknie i będzie on mówił. Ale i to wiara jest rzeczą ulotną, ale wiedza jest czymś takim namacalnym, stałym, więc naprawdę polecam czytać wszystko, całą spuściznę, co została po Sai Babie, a dobrze wszyscy na tym wyjdziemy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Om Sai Ram na wszystkie strony i życzę wszystkim sukcesów na ścieżce rozwoju duchowego. Om Sai Ram. Ja mam jedno pytanie. Włączyć? Tak, tak.